Partnerem podcastu jest Kancelaria Linke-Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów. Nazwa tak naprawdę powstała od Hero, bo marzyło mi się stworzenie takiego narzędzia, które sprawi, że osoby, które zajmują się HR-em, będą mogły być postrzegane jako takie bohaterki, bohaterowie w swoich firmach. Nie wiem, czy jest jakiś dział w firmie, który jest mniej ucyfryzowany niż HR. Bo tam nadal bardzo wiele rzeczy podejmuje się w oparciu o intuicję, jakieś takie bardzo miękkie rzeczy typu dopasowanie do kultury firmy. To jest cały czas początek. Ja też bardzo mocno wyznaję zasadę, że to nie jest tak, że masz market fit, kiedy masz już tam 3 klientów. Nie, market fit jest wtedy, kiedy nie jesteś w stanie nadążyć z tym zainteresowaniem, jakie jest ze strony firm. Pierwszą rzeczą, którą mówię wszystkim osobom, które mówią mi, że właśnie zakładają startup, to, że jeżeli jesteś CEO, to znajdź sobie innego CEO, z którym będziesz mogła odbijać pomysły. Bo możesz mieć super co-foundera, ale to, jaka jest presja na CEO, jaki to jest zakres odpowiedzialności, no to ciężko to do czegoś innego porównać. Cześć, dzisiaj w Poland.VC Paulina Wardęga, founderka Heroify. No właśnie, Hero, od czego nazwa? Nazwa tak naprawdę powstała od Hero, bo marzyło mi się stworzenie takiego narzędzia, które sprawi, że osoby, które zajmują się HR-em, będą mogły być postrzegane jako takie bohaterki, bohaterowie w swoich firmach. Mam wrażenie, że do tej pory są bardzo niedoceniani, a nasze narzędzie umożliwia im pokazanie tej wartości, którą wnoszą i mówienie tym samym językiem, którym mówi biznes. To czym się w takim razie zajmujecie? Opowiedz nam. Heroify to platforma, na której możesz sobie układać testy kompetencji po to, żeby sprawdzić rzeczywistą umiejętności kandydatów jeszcze przed zaproszeniem na rozmowę. Czyli to, co my de facto robimy, to my bierzemy twoją ofertę pracy, analizujemy ją, na podstawie tego sugerujemy, które kompetencje warto przetestować, dobieramy pytania, żeby sprawdzić te kompetencje jak najbardziej skutecznie, a później osadzamy wszystko w kontekście pracy w twojej branży, firmie, w kontekście danego stanowiska. I to, co dostajesz ty w ciągu 3 minut, kiedy sobie układasz ten assessment, to jest link do gotowego testu, który jest rzetelny, wiarygodny i który możesz od razu wstawić na przykład do pierwszej wiadomości, którą wysyłasz do kandydatów. Ważne jest też to, że my nie limitujemy kandydatów, bo bardzo mocno wierzymy, że wszyscy kandydaci powinni mieć równą szansę na pokazanie tego, co rzeczywiście potrafią. Więc mamy wielu klientów, którzy rzeczywiście w takim pierwszym kroku, to co robią, to wysyłają link do takiego assessmentu. I później mogą sobie tych kandydatów wygodnie porównać i bazować nie na tym, co piszą w swoim CV, ale na tym, co oni rzeczywiście potrafią. Specjalizujecie się w jakichś konkretnych branżach, czy jakby dokładnie, które stanowiska pokrywają wasze testy? Głównie idziemy po stanowiska ogólnobiznesowe, sprzedaż, marketing, stanowiska związane z finansami. Bardzo często pomagamy też w rekrutacji analityków do funduszy VC. Skąd taki pomysł? Wiem, że jakby geneza całego startupu jest bardzo ciekawa, jeszcze biorąc pod uwagę twoje doświadczenia i to, jak znalazłaś się w ogóle w Polsce, bo wiem, że wiele lat mieszkałaś za granicą. Powiedz nam o tym, jak wpadłaś na ten pomysł. Wydaje mi się, że to kwestia ubodzonego ego. Wow. Tak. Ja przez prawie 15 lat zajmowałam się marketingiem i ostatnia praca marketingowa, którą miałam, to było zarządzanie marketingiem w Coffee Desk. I po tym, jak odeszłam z Coffee Desk, stwierdziłam, że zrobię sobie krótki urlop. Wytrzymałam na tym urlopie miesiąc, w tym czasie zdążyłam przeprowadzić 2 osoby, znaleźć mieszkanie. Bo pracowałaś zdalnie już z Hiszpanii, prawda? Najpierw tak, ale później, kiedy się przeniosłam już do Polski, no to już tutaj zbiorę w Warszawie. I po tym miesiącu stwierdziłam, że kurczę, już trochę mi się nudzi w domu, ja już bym coś porobiła. I wtedy wrzuciłam na Facebooka ten taki klasyczny post: jestem gotowa na nowe wyzwanie. I zarzucono mnie ofertami. I pomyślałam sobie, wow, będzie super. Dlaczego ja wcześniej nie szukałam pracy? Bo ja nigdy nie szukałam, nigdy nie byłam na rozmowie kwalifikacyjnej. I pomyślałam sobie, kurczę, ale to jest ekstra. ale z racji tego, że nigdy nie byłam na takiej rozmowie kwalifikacyjnej związanej z moją karierą, byłam na rozmowie kwalifikacyjnej w Multikinie 20 lat temu pewnie i stwierdziłam, że to chciałabym też zaprezentować siebie na rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy ktoś mnie totalnie nie zna. I wtedy, wtedy znalazłam sobie takie 3 oferty, które wyglądały dla mnie ciekawie, gdzie spełniałam takie, 120% wymagań. No i wysłałam te CV i żadna z tych firm nie zaprosiła mnie nawet na kolejny etap. Pomyślałam, kto zostaje zaproszony na kolejny etap, jeśli nie ja? I pomyślałam, może przez to, że widełki były wysokie. No ale sama wiesz, jeżeli ci za bardzo nie zależy, bo masz mnóstwo innych opcji, to możesz sobie zaszaleć. Ale ku mojemu zaskoczeniu, po jakimś czasie napisała do mnie moja koleżanka na Facebooku, że hej, właśnie siedzę na lunchu z nowym CEO firmy X. To nie chodzi o Twittera. I on właśnie jest w Polsce i szukają kogoś do zarządzania marketingiem i może powinniście się spotkać, nie? Czy mam was połączyć? A ja tak, wysyłałam CV do tej firmy na dokładnie to samo stanowisko. I pomyślałam, wow, nie jestem w stanie przejść przez sito HR-u, ale jestem w stanie pójść na lunch z CEO, tego unicorna. Przecież to jest jakieś strasznie dziwne. I zaczęłam później researchować ten temat i odkryłam, że pisanie CV to jest skill sam w sobie. Tak? Tak, że są słowa, których powinno się używać, słowa, których nie powinno się używać, że w zależności od tego, czy firma używa ATS-a, czy nie używa ATS-a, ATS? CV, to jest taki system do zarządzania kandydatami. Powinno się CV konstruować w inny sposób, bo jeżeli wiesz, że te CV-ki w pierwszej kolejności przegląda człowiek, no to starasz się jakoś przyciągnąć uwagę graficznie. Z drugiej strony, jeżeli to system filtruje na podstawie jakichś słów kluczowych, które są w CV, no to co robisz, to po prostu wrzucasz tam pełno tych słów kluczowych, jeszcze jakimś piszesz takim drobnym druczkiem, żeby jak najwięcej się zmieściło, bo to system decyduje. I pomyślałam, że kurczę, to nie jest okej. Zwłaszcza w czasach, kiedy ludzie zaczynają mieć bardzo różne ścieżki karier i jeżeli ja mogę coś zrobić do tego, żeby to zmienić, żeby ludzie mieli szansę na pokazywanie tego, co rzeczywiście potrafią, to ja to zrobię. I prawdopodobnie wynika to też z tego, że ja mam taką nieoczywistą ścieżkę kariery, bo ja studiowałam filozofię, później zajmowałam się marketingiem, teraz staram się tutaj zrewolucjonizować HR. Ale jest bardzo wiele badań, które podkreślają, że osoby, które mają różnorodne doświadczenie w świecie, w którym rządzi specjalizacja, wypadają o wiele lepiej. Wypadają o wiele lepiej na rozmowach rekrutacyjnych? Czy nie, w ogóle mają lepsze wyniki w pracy. Jest taka fantastyczna książka Range o tym, jak generaliści triumfują w świecie specjalizacji i tam właśnie pada takie hasło, taka statystyka, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, czyli zbadali, że laureaci Nagrody Nobla, naukowcy, 22 razy częściej niż pozostali naukowcy, poza nauką zajmują się także innymi rzeczami, jakimś amatorskim teatrem, są muzykami na przykład i to dla mnie było fascynujące. Wiem, że też macie u siebie, to pamiętam chyba swojego wystąpienia na TEDxie, macie u siebie Krysię, która również miała taką nieoczywistą historię. Możesz opowiedzieć o tej rekrutacji? Tak. To była niesamowita rekrutacja. My szukaliśmy kogoś na zastępstwo dla naszej juniorki i takie proste zajęcia, coś tam przykleić, praca na różnych arkuszach Excelowych. Szukaliśmy kogoś, kto będzie miał wysoki poziom myślenia analitycznego, no bo jesteśmy startupem technologicznym, dużo rzeczy się zmienia, trzeba kumać szybko rzeczy i narzędzia, a z drugiej strony kogoś, kto ma wysoką dbałość o szczegóły. No więc nie będę przeglądać tych setek CV, bo na stanowiska entry-levelowe zawsze spływa mnóstwo CV, więc robiłam to, co zawsze, czyli opublikowałam link do testu na jednym z for, to chyba było The IT. I tam napisałam, że hej, pierwszym elementem procesu jest wypełnienie testu. I no dziewczyny tam zaczęły wypełniać ten test, po czym się okazało, że pojawił się jeden wynik, który był taki znacząco lepszy od reszty. Myślę, interesujące. Więc zadzwoniłam, umówiłam się z Krysią na rozmowę, porozmawiałyśmy, świetny flow. Później stwierdziłam, dobra, to wpadnij do nas do biura, żebyśmy poznały się osobiście. Cały zespół też od razu super. No i zaczęliśmy współpracę z Krysią i okazało się, że ona przyszła po tygodniu I stwierdziłam, wiecie, bo ja tutaj zauważyłam, że wy pewne rzeczy w Excelu robicie tak, ja i tutaj stworzyłam w SQL-u jakiś taki kod, który sprawi, że to nam zaoszczędzi kilkanaście godzin pracy. I tak, wow, ekstra, no. Jasne, super. Mhm. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie można usłyszeć, nie? Kiedy ludzie przychodzą z własną inicjatywą i mają lepszy pomysł od moich, a z drugiej strony to są osoby entry-levelowe, nie? Więc co tam jeszcze jest do odkrycia? I okazało się, że Krysia tak dobrze szybko kumała rzeczy, że ona po krótko, to chyba było, nie wiem, 3 tygodnie czy miesiąc, w ciągu miesiąca już zarządzała własnym projektem. I dla mnie niesamowite było to, bo ja zastanawiałam się, dlaczego ona wybrała pracę u nas. Bo to jest praca, która była ewidentnie poniżej jej kwalifikacji i ja jej o tym powiedziałam, i po prostu byłam ciekawa. I ona wtedy powiedziała, że ona wysłała 80 CV i byliśmy jedyną firmą, która nie widziała jej CV i która zaprosiła ją na rozmowę. I to było dla mnie szokujące, bo no, performowała fantastycznie. Z drugiej strony ja później zobaczyłam to jej CV i tam były takie rzeczy typu trochę urlop, w sensie urlop macierzyński, praca jako nauczycielka języka angielskiego, sporo takich nieoczywistych rzeczy, jakieś studia z biologii, które podejrzewam, że jeżeli ktoś szuka kogoś na stanowisko junior data scientist, które teraz to jest bardzo popularny kierunek i mam wrażenie, że teraz wszyscy chcą się tym zajmować, bo to jest też dobrze płatne, na którym jest bardzo dużo chętnych, to ty nie szukasz wtedy osoby zastanawiając się, tutaj widzę, że jest kariera w tym kierunku, a tutaj jest to, to może oznaczać to, a jeżeli jeszcze wykorzysta swoje umiejętności z tego kursu, to by było ekstra, tylko raczej skupiasz się na tym, żeby znaleźć rzeczy, które świadczą o tym, że może lepiej odrzucić tą kandydatkę, nie? Czyli, że tutaj wiele różnych karier, nie wiem, może ona skacze od jakiegoś zajęcia do zajęcia i po prostu szukasz takiej osoby, która będzie najbardziej idealnie wpisywać się w ten taki obraz, który masz w głowie. No ale ten obraz, który masz w głowie, niekoniecznie oznacza, że ta osoba będzie dobrze performować, zwłaszcza jeżeli opierasz się na CV, a wszyscy wiemy, że kandydaci bardzo często podkoloryzowują te swoje CV-ki. Słuchaj, no to masz już takie, jakby masz swoje urażone ego i jednak nie bierzesz tej pracy szefowej marketingu w bardzo znanym startupie. Postanawiasz zakładać swój startup i co? Tak, jak teraz o tym myślę, to jest tak, co ja wtedy myślałam, nie wiem. Ale nie, jestem bardzo zadowolona z mojej decyzji. I wiesz co? To akurat był początek pandemii, więc ja spędzałam dużo czasu w domu i już tak ciągnęło mnie do ludzi i okazało się, że jest ten program akceleracyjny Reactor X. No i zastanawiałam się, iść do tego programu czy nie iść, no bo już całe życie pracowałam w startupach, wiem mniej więcej, o co w tym chodzi. Kiedy mówiłam ludziom, że zastanawiam się, czy właśnie dołączyć do tego programu, to znajomi mi się pytali, że w ogóle z czego będę mentorować. A ja tak, no raczej w tej drugiej roli, bo chciałabym coś rozwinąć, a fajnie robić to w grupie. Niestety była to pierwsza edycja, która była zdalna. No a zdalnie zawsze w takich programach sporo się traci. Ale to, co mnie najbardziej przekonało, to było to, że tam jednym z mentorów był David Beiser. I ja znałam Davida, bo ja go poznałam. Kto to jest? David Beiser. A zaraz tutaj, dobra, zaraz do tego przejdę. Dobra. Ale zapamiętajmy to nazwisko, bo ono jest ważne. Ja znałam Davida, bo to był gość, który chyba 10 lat wcześniej poinformował mnie, że akcelerator, w którym pracuję, jednak nie zainwestuje w mój startup. I my razem z 2 znajomych stworzyłyśmy taki startup, to był taki Marketplace for Activities, MyGuidey. Wygrałyśmy Startup Weekend w Warszawie, chyba mieliśmy 2. miejsce i to była też związana z tym ta akcja, że wygrałyśmy wtedy tablet, iPada. No i co zrobić z iPadem, kiedy chcesz robić startup? No sprzedajesz go, no ale sprzedać iPada, ile do niego dostaniesz? 1500? Sprzedajmy go z procentem udziałów. No i się okazało jednak, że nie można, że wylicytowano go za chyba 19 000 złotych, a to oznacza, że wycena od razu była bardzo wysoka, a później odkryłyśmy, że nie można w ten sposób sprzedawać udziałów na aukcjach. Tak, więc KNF przyszedł do nas ale... Czyli to są te bariery dla rozwoju startupów w Polsce. Tak, nie można sprzedawać iPadów z udziałami na Allegro. Tak. Później, jak już twierdziłyśmy, kurczę, dość chodliwy temat, fajna branża, bo to taka turystyczna, no to ruszyłyśmy po taki, zrobiliśmy taki tour po różnego rodzaju konkursach startupowych w Europie. No i udało nam się jeden wygrać. To był konkurs, który organizował Hack Forward, który wtedy był takim jednym z najważniejszych akceleratorów w Europie. I jak już wygrałyśmy, no to zaczęliśmy rozmawiać o inwestycji. Tam wiesz, rozmawiamy, już ustalamy, mamy tam, jesteśmy po serii spotkań, już ustalamy, że czy założyć spółkę w Londynie, czy w Berlinie. Po czym w piątek o 15:00 Aston Kutcher publikuje tweeta, że właśnie zainwestował ponad $1 milion w naszą konkurencję z Berlina, czyli z tego samego miasta, gdzie miał siedzibę Hack Forward, i który robi dokładnie to samo, co my. No i w poniedziałek, jak już się dzwoniliśmy, no to David nam przekazał tego newsa, że jednak nie zainwestują, ale zrobił to w taki sposób, że aż zrobiło mi się miło. I pomyślałam, wow, jaki skill. I pamiętam, że jak zobaczyłam go wśród mentorów, to pomyślałam, ale super by było z nim znowu pracować, w sensie byłoby z nim pracować albo coś robić. I David jest gościem, który był pierwszym rekruterem Google'a w Europie. On tutaj stworzył cały system rekrutacji, zrekrutował im 5000 osób, i jeżeli chodzi o takich osoby, które zajmują się rekrutacją, no to jest absolutna topka. Czyli osoba, do której nie ma szans, żeby tak dostać się z ulicy. Ale też nie było łatwo, bo David bardzo ostrożnie rozdziela swój czas i uwagę. I pamiętam, że jak poszłam do Reaktora, to powiedziałam: dziewczyny, Reaktor super, jestem bardzo zainteresowana, ale ja chcę pracować z Davidem. Ale tam jest tak, że i mentor musi wyrazić zgodę, i osoba mentorowana. Pamiętam, jak napisałam do Davida, i David odpisał mi takim mailem, który ja po prostu kopiuję i teraz odsyłam bardzo dużej liczbie osób. Mianowicie: bardzo chętnie z tobą porozmawiam, ale najpierw napisz mi 2-3 zdania o tym, w czym konkretnie mógłbym ci pomóc. I to jest takie, wow, czyli ja muszę wykonać jakąś pracę przed, zastanowić się, co konkretnie chcę uzyskać z tego spotkania, z tej rozmowy, a dopiero później sobie się spotykamy. Ja robię to teraz z wszystkimi, którzy czegoś ode mnie chcą i chcą ze mną porozmawiać. I to sprawia, że połowa już do ciebie nigdy nie wraca. Co jest super, bo ja bardzo nie lubię marnować swojego czasu. No i zaczęliśmy z Davidem rozmawiać i na początku przyznam, że cały czas myślałam, rany, ja mu w ogóle mówię o jakichś takich pierdołach. To jest gość, który współpracuje z jakimiś startupami Series BC, a my tutaj rozmawiamy o dla Google'a. Tak, a my tutaj rozmawiamy o jakimś tam w ogóle startupie, który jeszcze nawet nie ma finansowania. Był nawet taki moment, kiedy ja powiedziałam: kurczę, wiesz co, David, ja myślę, że ty jako advisor, no w sensie jesteś chyba najbardziej wartościową rzeczą w Heroify'u, no bo tutaj rośnie konkurencja, tutaj to. Ja tak powiedział: Paulina, my już mieliśmy okazję trochę porozmawiać, ja już cię trochę znam. I dał mi po prostu taki, nie wiem, jak to się nazywa? Taki pep talk, tak, pep talk, że to było takie wow, David, ja po prostu rozwinę ten startup dla ciebie, nie? No i został twoim inwestorem, prawda? Tak, on był też pierwszym inwestorem, no niecały rok później. I to też dużo znaczyło, bo to też otwiera wiele drzwi później. Czyli co, Reaktor i co dalej? Inwestor, na jakim etapie jesteście teraz? My jesteśmy po rundzie pre-seedowej, w przyszłym roku będziemy zbierać seeda. Czyli cały czas początek. Tak, to jest cały czas początek. Ja też bardzo mocno wyznaję zasadę, że to nie jest tak, że masz market fit, kiedy masz już tam 3 klientów. Nie, bo mamy takie, mam wrażenie, że mamy w tej części świata takie poczucie, że tutaj już mamy 3-5 płacących klientów, to już mamy market fit. Nie, market fit jest wtedy, kiedy nie jesteś w stanie nadążyć z tym zainteresowaniem, jakie jest ze strony firm. My już Wiemy, komu sprzedajemy, wiemy, co sprzedajemy. Już w międzyczasie trochę rzeczy zmieniliśmy, bo na początku chcieliśmy się koncentrować na sprzedaży i marketingu, a później się okazało, że jest bardzo wiele ról, które również możemy zaadresować. Sprzedaży i marketingu, w sensie nie wykoncentrować, tylko na rekrutacjach do sprzedaży i marketingu. Dokładnie tak. A później się okazało, że hej, te wszystkie kompetencje poznawcze, które też weryfikujemy, myślenie analityczne, dbałość o szczegóły, praca z danymi, teraz, w dzisiejszych czasach przydają się absolutnie w większości ról. Co było najtrudniejsze do tej pory? Rekrutacje. Waszych pracowników? Rekrutacje zawsze są ciężkie, bo to jest też taka duża odpowiedzialność, zwłaszcza jeżeli jesteś małym startupem, gdzie wiadomo, że ten runway też nie jest ograniczony. Ja zawsze jestem super transparentna z osobami, które rekrutuję i zawsze mówię, że my jesteśmy startupem. Może się okazać, że za x miesięcy skończy się runway, no i niestety będzie trzeba zamknąć firmę. Jedyne, co ci mogę obiecać, to, że będziesz super traktowany, będziesz mieć wpływ na to, co robisz, bardzo dużo się nauczysz, a jeżeli się okaże, że startup nie wyszedł, to pomogę ci znaleźć najlepszą pracę ever. Ja oczywiście wiem, że on wyjdzie, ale ja trochę robię to w ten sposób, żeby zniechęcić osoby, którym zależy na tym, żeby mieć pracę, która jest bardzo stabilna i które takiej stabilności szukają, bo to nie w startupie, a z drugiej strony, żeby zniechęcić też osoby, które chcą pobyć w towarzystwie fajnych founderów, tutaj fajnego startupu, bo to jest takie fajne. Powiedz mi, trochę się zadziało na rynku HR-techów w Polsce. Jest ich coraz więcej. Skąd twoim zdaniem jakby takie zainteresowanie? Czy ono jest tylko polskie? Czy ono jest globalne? Jak jakby Polska się wpisuje w te trendy? Wy na razie działacie w Polsce? Patrzycie już na zagranicę, czy jeszcze za wcześnie? Patrzymy. My już mamy też klientów zagranicznych i też większość rekrutacji, które prowadzimy nawet w Polsce, już są w języku angielskim. Większość rekrutacji, w których są używane nasze testy. I w Polsce jest, w zależności od tego, kto robi badanie, od 300 do 700 startupów HR-techowych. Chociaż ja wolę nazwę Future of Work. Bo jest o wiele bardziej chwytliwa. Jednak HR-tech, ludzie, zwłaszcza inwestorzy, trochę się tego boją. I mam wrażenie, że wynika to z tego, że z jednej strony wszyscy mówimy, że tak, dane są ważne, musimy opierać się na danych, kiedy podejmujemy decyzje, ale z drugiej strony nie wiem, czy jest jakiś dział w firmie, który jest mniej ucyfryzowany niż HR. Bo tam nadal bardzo wiele rzeczy podejmuje się w oparciu o intuicję, jakieś takie bardzo miękkie rzeczy typu dopasowanie do kultury firmy. Ale jak to możesz poznać po CV, czy po nawet jakiejś jednej rozmowie? Dokładnie. Ja czasami słyszę taki komentarz, że no tak, ale przecież taki test mi nie powie nic o człowieku. Dla mnie ważne jest to, jaka to jest osoba, czy tam pasuje do kultury firmy. A ja tak, ale jak to sprawdzisz na podstawie CV? Które każdy kandydat może sobie wygenerować totalnie od podstaw, po prostu w kilkanaście sekund. Czatem GPT na przykład. Dokładnie tak. Ja też mam taki prompt, który pokazuje, że to jest ten prompt, pyk, i po prostu generuje się bardzo dobra cyfałka. I prawda jest też taka, że na pierwszym takim etapie preselekcji nikt nie weryfikuje tych rzeczy. Zwłaszcza jeżeli wpiszesz na przykład sobie, jest coś takiego jak kłamstwo, które jest tak duże, że nikt nawet nie założy, że to może być kłamstwo. Czyli jeżeli wpiszesz sobie, że pracowałeś, nie wiem, pracowałaś w Google, w Facebooku, nawet sobie ustawisz to na LinkedInie. Na LinkedInie można sobie wpisać jakiekolwiek stanowisko w jakiejkolwiek firmie. Nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie musi akceptować. To nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, żeby to sprawdzić. Jakiś startup, który zaczyna, jak zobaczy, że do niego zgłasza się ktoś, kto pracował w Amazonie, Google, Facebooku, będzie tak absolutnie zachwycony, że nawet nie pomyśli, żeby to sprawdzić. A takie kłamstwa się zdarzają? Oj, tak. Naprawdę? No. I jakie jeszcze kłamstwa widziałaś w CV? Oj. Wiesz, no, są takie absolutne klasyki, nie? Czyli znajomość języków. Tak. Ja zawsze się śmieję, że ktoś pojedzie na wakacje na Majorkę i to już jest taki, wiesz, hiszpański średnio zaawansowany. Rzeczy związane z Excelem, że jest takie poczucie, że jeżeli ktoś potrafi dodać do siebie dwie komórki, to już jest przynajmniej średnio zaawansowany. Ale bardzo często widzę też rzeczy typu Miałam kiedyś takiego znajomego, który zatrudnił się w jednej firmie w grudniu i od razu było widać, że nie pasuje. Mhm. I też była bardzo słaba relacja z szefem, ale on sobie... Ja się go pytam, dlaczego ty się stamtąd nie zwolnisz? Ale on mi wtedy powiedział coś, co zostało ze mną do dzisiaj, że jeżeli on się w tej firmie zatrudnił w grudniu i przetrwa cały rok, aż do stycznia jeszcze kolejnego roku, to jak sobie wpiszę do CV daty tylko latami, to będzie wyglądało, jakby tam pracował 3 lata. A, super. Super. Ja wtedy tak, wow, nie wpadłabym na to. Albo są jakieś takie rzeczy typu ludzie, którzy wpisują sobie to, że zarządzali jakimś projektem, brali jakiś czynny udział, a tak naprawdę pełnili tam rolę taką wybitnie pomocniczą. Mhm. Powiedz mi, czyli jak rozumiem, macie już klientów za granicą, cały czas na zagranicę patrzycie, ale jeszcze wracając do poprzedniej rundy, wrócę do inwestorów. Jeden inwestor z Google'a. Wiem, że udało wam się pozyskać całkiem sporą rundę. Jak to się stało? Jak przekonaliście inwestorów? We mnie pierwszym inwestorem VC był Smog. No, byłam po Reactor X, więc on już, Borys, Diana znali mnie już z Reaktora. No i oni też widzieli, że ja przez kolejne miesiące tam cały czas pracowałam nad tym projektem, pomimo że jeszcze robiłam jakieś rzeczy konsultingowe. No i jak już wróciłam, mówiąc, że tutaj proszę, David, mój pierwszy inwestor, tutaj możecie dołączyć do tej cudownej okazji inwestycyjnej, przy okazji zmienić no trochę świat na lepsze, bo przez to, że my na przykład, taka pierdoła, że dajemy wszystkim kandydatom feedback na końcu i oni wiedzą, jak im poszło z tego testu. To jest tak niesamowite, że nasi kandydaci, którzy są testowani naszymi testami, nawet jeżeli mają słaby wynik, to i tak sam experience oceniają niezwykle wysoko. My teraz mamy poziom satysfakcji na poziomie 96%. Bo przynajmniej wiesz, nad czym masz popracować. Tak, tak. I oni nam często piszą na przykład, że o, to już nareszcie wiem, dlaczego nikt nie odpowiada na moje CV. Nie? Albo nareszcie wiem, nad czym rzeczywiście powinienem pracować. No i pojawił się Smog. Udało nam się też zebrać fajne grono Angeli. Później stosunkowo szybko dołączył też do tej ekipy Mowens Capital. No a później jeszcze zrobiliśmy taką dogrywkę i też kilka miesięcy później dołączył Next Road Ventures. Czyli całkiem fajne grono inwestorów. No chyba jedno z najlepszych, jakie mogłam sobie wymarzyć. Jeżeli chodzi o Polskę, następna runda w Polsce czy za granicą? Za granicą. Okej. Trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że będziesz miała bardzo ciekawe doświadczenia z funduszami z zagranicą i będziesz mogła się nimi podzielić w jakimś kolejnym odcinku. Powiem ci, że już mam bardzo dobre, bo to, co jest dla mnie niesamowite w zagranicznych funduszach, to, że nawet jeżeli ci mówią, że nie, bo XYZ, to i tak wiele z nich jest niezwykle pomocnych. Na przykład jeden z zagranicznych funduszy, który specjalizuje się właśnie w Future of Work, Future of Education. No, byłam już z nimi dość daleko w rozmowach. Wiem, co musi się stać, żebyśmy wrócili do tych rozmów, więc to też jest zawsze super, bo od nich dostałam konkret. Pomimo tego, że finalnie nie zainwestowali, zrobili mi intro do prezesa check.com. To jest firma, która jest notowana na Nasdaqu w Stanach Zjednoczonych. Bo oni szukają takiego narzędzia, które mogliby u siebie wdrożyć i oferować je dalej innym firmom. Tam po kroju IBM i General Motors. I to jest niesamowite, że pomimo tego, że oni inwestują, to i tak chcą ci jakoś pomóc. No to prawda, jakby zawsze to dobrze działa i to jakby buduje też samą markę funduszu, właśnie otwieranie drzwi. Słuchaj, zaprosiłam cię tutaj jeszcze z trochę drugiego powodu, nie tylko twój startup. Drugi powód, czyli powód, o którym jeszcze nie rozmawiałam w tym podcaście, a mianowicie kobiety w biznesie, kobiety akurat w twoim przypadku w rekrutacji. Zdecydowałam się ciebie trochę popytać na ten temat, bo jakby dużo osób może mnie kojarzyć z tego, jak zaczynałam jakby wiązać się ze sceną startupową, to jeszcze wtedy mieszkałaś w Hiszpanii, no ale ja gdzieś tam sporo organizowałam rzeczy dla founderek. Mogę się pochwalić, że jest z tego jedno małżeństwo, bo jedną z takich aktywności, którą robiłam, to było pozyskiwanie jakby zniżek albo darmowych biletów na konferencje dla founderek, żeby dziewczyn było więcej na konferencjach. Jedna koleżanka po prostu przyjechała do Warszawy na taką konferencję, jedna founderka z Wrocławia i na jakiejś imprezie po prostu swojej koleżanki poznała chłopaka, no i to jest jej mąż. Także są takie poboczne efekty, ale wiesz, po iluś przeczytanych książkach, po iluś rozmowach na ten temat, nawet sama się zastanawiałam, czy nie napisać na ten temat książki, to doszłam do wniosku, że jakby, wiesz, jak przyznajesz, że coś z tymi kobietami jest nie tak i trzeba im pomagać, to trochę jakby stwierdzić, że my jesteśmy jakieś takie niepełnosprawne i trzeba nas tam, wiesz, trzeba nam tam, nie wiem, jakieś specjalne coś zbudować, żeby nam się udało wejść. I ja mam takie zresztą wewnętrzne poczucie, że ja nie chcę być traktowana jak niepełnosprawna, no jestem normalna, wiesz, niczego mi nie brakuje, żadnych umiejętności. Natomiast bardzo dało mi do myślenia to, co powiedziałaś o badaniach, które przedstawiłaś na temat tego, jak kobiety są traktowane w rekrutacjach. I jakby to nie jest to, co nam się wydaje, że jest gorzej, to rzeczywiście są badania na ten temat, że tak jest. I chciałam cię prosić, żebyś więcej na ten temat opowiedziała i żebyśmy też porozmawiały o tym, jakby jak widzisz te kobiety w rekrutacji, ale też w startupach. Dobrze, to zacznę od tego, że z kobietami nie jest nic nie tak. Powiedzmy to głośno. Powiedzmy to głośno. Ale to, że są dla nas organizowane jakieś specjalne konkursy albo rzeczywiście może się wydawać, że mamy jakieś fory w czymś, to wynika z tego, że sprawiedliwie nie zawsze oznacza porówno. Nie, my o tym często jako społeczeństwo zapominamy. Co masz na myśli? A to zaraz do tego przejdę. I jedno z takich badań, które bardzo mocno na mnie wpłynęło, to było badanie, które zrobili amerykańscy naukowcy na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, gdzie byli ciekawi, w jaki sposób płeć kandydatów na ostatnim etapie rekrutacji wpływa na to, kto finalnie dostanie ofertę pracy. I wzięli pod uwagę te amerykańskie uniwersytety, stanowiska profesorskie, czyli takie stanowiska, które zwykle zajmują mężczyźni. I tutaj chyba 63,4%, jakoś tak, czyli przewaga. Nie pamiętam dokładnie liczb, ja jestem strasznie słaba w pamiętaniu liczb. Po czym przebadali prawie 200 rekrutacji i okazało się, że jeżeli na ostatnim etapie rekrutacji, na takim stanowisku, gdzie zwykle zatrudniani są mężczyźni, jest jedna kobieta i 3 mężczyzn, no to ty już wiesz, jakie szanse ma kobieta na dostanie tej oferty pracy. To ja tutaj też podzielę się z widzami. Odpowiedzcie sobie, drodzy widzowie, 0%. Statystycznie kobieta nie ma szans, żeby zdobyć tej oferty pracy. I to, co było dla mnie jeszcze bardziej szokujące, jest, co się dzieje, jeżeli trochę to zmienimy i jeżeli na ostatnim etapie mamy 2 kobiety i 2 mężczyzn. I to już jest 50%. I to jest takie wow! To nie sam fakt bycia kobietą w środowisku, które jest wybitnie męskie albo w jakiejś rekrutacji, w której większość to mężczyźni albo większość osób, które obejmują te stanowiska to mężczyźni, sprawia, że jest nam ciężej, ale fakt bycia jedyną kobietą w tym środowisku. I wtedy do mnie dotarło, że czyli żeby to zmienić, to musimy zadbać jak najbardziej o to, żeby na tym samym początku była jak największa różnorodność. Żebyśmy nie musieli walczyć z takim biasem, który mamy w głowach absolutnie wszyscy, tylko żebyśmy mogli się skupić rzeczywiście na dopasowaniu do stanowiska firmy i kompetencjach. Bo my jako ludzie mamy umysły, i mózgi, które są bardzo leniwe. My lubimy rzeczy, które są do nas podobne. Jeżeli mamy do wyboru zachowanie jakiegoś status quo, jakim jest w sytuacji tego badania zatrudnianie mężczyzn na stanowiska profesorskie, no to będziemy wybierać właśnie te rzeczy. Ale jeżeli zlikwidujemy wszystkie te miejsca i wszystkie te rzeczy, które mogą sprawić, że będziemy podatni na bias, to nagle się okazuje, że możemy podejmować decyzje, które są o wiele bardziej racjonalne. Czyli jakby twoim zdaniem dlatego tych kobiet po prostu musi być więcej, żeby... Dokładnie, tak. Bo kobiety sobie absolutnie fantastycznie poradzą, jeżeli nie będą musiały jeszcze dodatkowo walczyć z jakimiś biasami. I ja tutaj jeszcze dodam jedną ważną rzecz, bo zawsze jak rozmawiam o tym z menedżerami, a czasami na przykład rozmawiam z zarządami, którzy mówią, nie no, wiesz, zarządy, gdzie tam jest 5 mężczyzn, że nie no, dla nas to nie ma wpływu, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, bo my patrzymy tylko na kwalifikacje. Ale prawda jest taka, że jeżeli poprosisz ich o to, żeby wyobrazili sobie kogoś płaczącego w pracy, to wszyscy pomyślą o kobiecie. Nie? I to jest właśnie niebezpieczne w biasach, które są nieuświadomione, że my jeżeli ich sobie nie uświadamiamy, a gdzieś je głęboko z tyłu głowy mamy, to my nawet nie czujemy, że powinniśmy coś zmienić. I to jest taki bardzo rażący przykład, nie? Ale też jakimś magicznym sposobem, jeżeli jest jakieś zebranie i trzeba robić notatki, to zwykle prosi się o to kobietę. No rzeczywiście tak jest, albo zrobienie kawy. Ja zawsze mówię w tej sytuacji, że nie, ja będę osobą, która będzie mówić, co ma być zapisywane, a nie zapisywać słowa innych. A powiedz mi, jak jest... Czyli roszczeniową. No tak, to roszczeniowa kobieta to najgorzej. Tak. Czekaj, pamiętam, że widziałam jakieś, ja nie pamiętam co to było, jakieś badania, to pamiętam jest taka organizacja, która zajmuje się jakby tutaj kobietami na rynku finansowym w Polsce i one zrobiły badania, nie pamiętam jak ona się teraz nazywa i pamiętam, że tam te kobiety, właśnie kobiety w miejscu pracy i one mówiły, że znalazły, tam bardzo często pojawiała się taka odpowiedź, bo to była i ankieta i badanie takie jakościowe, zawsze byłam jakaś nie taka. I że bardzo często to się pojawiało w tych kobietach, że kobieta zawsze była nie taka, jakby nie pasowała do tego miejsca. Kurczę, same to sobie robimy. Dlaczego? Oczywiście teraz bardzo mocno generalizuję, bo znam kobiety, które są super pewne siebie. Ja też wiem, w czym jestem dobra, wiem, w czym nie jestem dobra i w tych rzeczach, w których jestem dobra, to no, mówię o tym wprost. Ale właśnie mam wrażenie, że kobiety, generalizując, że bardzo często tak umniejszamy sobie i zastanawiamy się 10 razy, czy na pewno znam się na tym wystarczająco dobrze, czy spełniam te 100% wymagań, czy no, na pewno jest o wiele więcej lepszych kandydatów. Kurczę, no nie. W sensie, dlaczego to my chcemy tak jakby podejmować tę decyzję z rekruterów? Zgłaszajmy się, jeżeli uznają, że nie, to nie. Powiedz mi, jak jest z kobietami w polskich startupach? I jest ich trochę, co mnie bardzo cieszy. I to też była jedna z rzeczy, która mnie niesamowicie zaskoczyła, kiedy wróciłam z Hiszpanii do Polski. To, że jest tutaj tyle przedsiębiorczych kobiet. I może rzeczywiście no, żyję w takiej bańce, bo większość moich przyjaciół i bliskich znajomych to osoby, które też pracują w startupach, mają swoje startupy. Ale osoby, które tutaj znam i którymi się otaczam, no to jest jakiś kosmos. Ja na przykład jedyne magazyny, które kupuję drukowane, to są takie, w których właśnie piszą o moich przyjaciołach. No i ja mam już ich po prostu całą szafę. No bo nawet jak, nie wiem, wyszło teraz to wydanie Forbesa 100 najbardziej wpływowych kobiet, to na jednej stronie są moje dwie przyjaciółki. Nie? I ja myślę, że to jest super i ja też widzę, ile pokazywanie właśnie takich wzorów, otaczanie się takimi ludźmi, to, że dzielimy się tym, co przeszłyśmy, dajemy jakieś dobre rady, wskazujemy na pewne rzeczy, właśnie mówimy, że w sensie jesteś super, że masz prawo zachowywać się jako osoba, która jest super ekspertką, jeżeli nim jesteś. Ile to zmienia dla branży i ile to też zmienia dla młodych dziewczyn, które teraz zastanawiają się, co robić. Ciekawe, muszę to przemyśleć i przetrawić. Słuchaj, wracając do twojego startupu, tak. Co ci najbardziej zdziwiło przy budowaniu startupu? Wiesz co? Chyba to, jakie to jest ciężkie. Ja całe życie pracowałam w startupach, więc ja wiedziałam, że to jest ciężkie. Ja wiedziałam, że jest bardzo dużo, że to jest bardzo dynamiczne środowisko. Może w taki sposób to ujmijmy, że rzeczy się zmieniają, że to jest od rundy do rundy. Ale kiedy jesteś w środku tego wszystkiego, kiedy odpowiadasz już też bezpośrednio za ludzi, którzy też mają swoje życia, ale nie możesz od nich wymagać aż tyle, ile wymagasz od siebie, bo to jest twoja firma, no to było takie niesamowite. I mnie akurat to bardzo drive'uje. Kocham robić startupy. Wow. A co zrobiłabyś inaczej? mój pierwszy odruch to było wszystko. Ale nie, no myślę, że pewnie jest 90%. Ale większość startupowców, z którymi rozmawiam, mówi, że większość rzeczy zrobiłoby inaczej. Ale wiesz, no bo to są, jest dużo takich malutkich decyzji, jakichś małych rzeczy, które podejmujesz w międzyczasie i kiedy patrzysz na nie z perspektywy, to jest takie, trzeba było tego nie robić. Ja na przykład miałam przejścia z cofounderami, teraz już jestem solofounderką, no to też nigdy nie jest fajne. No oczywiście pojawiają się osoby, które na przykład zatrudniasz, bo mają tak absolutnie fantastyczne CV, że stwierdzasz, no nie myślą zbyt analitycznie, ale czy to jest potrzebne na stanowisku sprzedawcy? Może niekoniecznie, a okazuje się, że w spółce technologicznej to jest niesamowicie ważne. I my rzeczywiście sami zatrudniliśmy jedną taką osobę i okazało się, że nie była w stanie za nami nadążyć i cały zespół musiał zwalniać, tam dotłumaczać rzeczy, no i nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. I niesamowite jest to, że jest masa rzeczy, o których czytam wszędzie, bo one się pojawiają we wszystkich książkach, we wszystkich jakichś podsumowaniach typu nie zatrudniaj za wcześnie pierwszego sprzedawcy. Co robię ja? Zatrudniam za wcześnie pierwszego sprzedawcę. Ba, nawet drugiego zatrudniam za wcześnie. I no ale są pewne rzeczy, które po prostu i ta lista błędów, które się popełni. Ja akurat mam duże szczęście, bo no z racji tego, że żyję w tym środowisku, no to ja wiem, że to są góry i dołki, więc na mnie to już nie robi wrażenia. Opowiedz więcej, jakie błędy popełniłaś szukając cofoundera, bo to też bardzo ciekawe. Nagrywałam ostatnio rozmowę, która mam nadzieję, że się niedługo ukaże, w której właśnie jakby mieliśmy bardzo technicznego foundera, który mówił sam, że on się dopiero otwiera na takie rzeczy, wiesz, jakby wychodzenie do ludzi, na wszystkie aktywności dotyczące wychodzenia do ludzi. No i oni po prostu zrobili taką rekrutację, wiesz, z CV i tak dalej i z rozmowami rekrutacyjnymi na stanowisko cofoundera. I w ten sposób, jak rozwiązali ten problem. A opowiedz teraz z drugiej strony, jakie ty popełniłaś błędy, bo myślę, że mamy wiele osób, które ma pomysł na biznes, nie chce tego robić sama i szuka cofounderów. Czego nie robić albo co robić? Wiesz co, może bardziej opowiem o tym z takiej perspektywy mojego doświadczenia też moich znajomych i znajomych startupów, bo to się zbiera do takiej zgrabnej kupy. To znaczy... Osoba, która ma taki wysoki poziom likability, z którą super się wychodzi na piwo, z którą można pogadać biznesowo i tak dalej, to niekoniecznie jest osoba, z którą równie dobrze prowadzi się biznes. I to, na co teraz zwróciłabym na pewno dużą uwagę, to czy na pewno ten poziom kompetencji, które mamy, każdy we własnych obszarach, jest równie wysoki, nie? Bo to, co na przykład bardzo często widzę, to, że jeżeli jest duża różnica, to tworzy się bardziej relacja pracodawca-pracownik, a nie cofounderska. Poziom zaangażowania i to, czy jesteśmy na tym samym etapie życia, nie? Bo na przykład dla mnie startup, no to jest teraz priorytetowa rzecz, bo ja mocno wierzę w to, co robię. To rozwiązuje też problem, który mnie dotyczy grupy, do której ja się zaliczam. Widzę, jak wpływa na poprawę na przykład kobiet w kwestiach rekrutacyjnych, więc ja na przykład rozpoczynam dzień od czytania komentarzy kandydatów, nie? Bo mi to daje tak niesamowity power, że ja od kiedy zaczęłam robić startup, znaczy ja zawsze wstaję zadowolona, to jest jedna z rzeczy, którą po prostu od zawsze miałam, ale od kiedy robię startup, to wstaję, myślę, zajebiście, że po prostu znowu dzisiaj zrobię coś fajnego. I jeżeli pracujesz z kimś, kto robi ten startup, bo na przykład, nie wiem, przeczytał gdzieś, że z tego mogą być bardzo duże pieniądze, ale na przykład, nie wiem, mentalnie chciałby już, nie wiem, wieść jakieś takie spokojne życie, że ma bardzo dużo zainteresowań po startupie i chciałby na przykład wychodzić o tej 17, żeby robić masę innych rzeczy, to ja nie mówię, że to nie jest okej. Ale w sytuacji, kiedy jest jedna osoba, która jest super zdrajwowana i druga osoba, która ma inne priorytety, no to zawsze będzie powodowało jakieś konflikty, nie? I zespół na przykład, zespół to widzi, nie? I to też jest niebezpieczne, bo takie rzeczy, takie poczucie na przykład, że kurczę, że to już tutaj coś jest nie fair, że ja na przykład, nie wiem, jestem tak mocno zaangażowana, poświęcam tyle czasu i wnoszę versus coś innego, no to widać. Coś jeszcze? To, że Oczywiście absolutnie fantastycznie jest mieć dobrego co-foundera, co-founderkę, ale jeżeli to ma być osoba, która jest słabsza od nas, w takim kontekście, że no, albo kompetencyjnie nie dorasta, albo no, jest o wiele mniej zaangażowana, to no, lepiej być solo founderem, solo founderką i po prostu zatrudnić sobie kogoś. Mhm. Czy twoi inwestorzy nie zwracali ci uwagę, że zbierając kolejną rundę, bycie solo founderem może być jakimś minusem? O, ja byłam tego świadoma. Pytam, bo ja też miałam tam po swojej stronie inwestycyjnej zawsze jakichś solo founderów i zawsze się tego baliśmy, co nie znaczy, że zespół founderów jest lepszy, bo kiedyś nie zainwestowałam w tą spółkę, czego do dzisiaj żałuję. Było 3 founderów, z czego przez okoliczności takie życiowe po prostu 2 founderów, które było tam, jeden był super, drugi był bardzo dobry, a trzeci był zawsze taki w cieniu. No i okazało się, że tych 2 bardzo dobrych przez okoliczności życiowe, jakby trochę niezależne od nich, musiał odejść z tego startupu bardzo szybko i też został solo founder, który sobie świetnie do dzisiaj radzi. Natomiast więc nie mówię, że jakby zespół founderów to jest jedyne słuszne rozwiązanie. Natomiast bycie solo founderem trochę jakby nie czujesz na siebie takiej bardzo dużej presji, odpowiedzialności i tego, że jak wiesz, będziesz miała cięższy dzień, to nie masz do kogo westchnąć i kto cię tam poklepie po ramieniu i powie, jakoś dowieziemy ten wózek. Wiesz co? To jest tak, że nie. W sensie jest o wiele gorzej, jeżeli masz tą presję na sobie i wiesz, że jest jeszcze ktoś, kim musisz się zajmować. Kto jest zamiast pomóc ci ciągnąć wózek, to jest ciężarem na tym wózku. To jest zdecydowanie o wiele gorsze. No ale ja nawet pracuję w takim biurze coworku, gdzie są same startupy, więc ja cały czas mam z kim odbijać te myśli i też pierwszą rzeczą, którą mówię wszystkim osobom, które mówią mi, że o, właśnie zakładają startup, to, że jeżeli jesteś CEO, to znajdź sobie innego CEO, z którym będziesz mogła odbijać pomysły. Bo możesz mieć super co-foundera, ale to, jaka jest presja na CEO, jaki to jest zakres odpowiedzialności, no to ciężko to do czegoś innego porównać. Zwłaszcza, że są ludzie, którzy jakby wymyślają rzeczy, rozmawiając z innymi. Nie wiem, czy ty jesteś taką osobą, to jest takie bardzo ekstrawertyczne, że są ludzie, którzy muszą się zamknąć w pokoju i sobie coś przemyśleć i wtedy wychodzą z pomysłami, a są ludzie, którzy muszą usiąść przy stole, wziąć kawę i porozmawiać. I wtedy jakby musisz mieć kogoś na swoim poziomie albo kogoś na swoim poziomie wiedzy i tak dalej, żeby w ogóle cokolwiek wymyślić, nie? I myślę, że to jakby w tym, jeżeli masz fajnego co-foundera, no to świetnie, że jakby sami się napędzacie, natomiast jeżeli nie masz, to pewnie jakby takim rozwiązaniem może być znalezienie innego CEO, który w tym pomaga. Na koniec, słuchaj, chciałam cię zapytać o wasze plany na przyszłość, o twoje plany na przyszłość, wasze w sensie waszego startupu. Gdzie widzisz siebie za najbliższe 3-4 lata? Kurczę, to już będzie która runda? B? Nie, to już. Wiesz co? Widzę, że nadal rozwijamy Heroify, że jesteśmy już dużym graczem, że rzeczywiście wśród pewnego rodzaju branż, na przykład branż, które mocno działają w technologii czy w marketingu, jesteśmy takim no-brainerem. Nie, że no oczywiście, jak jest rekrutacja, to korzystamy z Heroify. My już mamy takich klientów, dla których to jest takie, rekrutujemy, no to od razu trzeba po prostu... Robić testy, nie? I to jest niesamowite. I to są ci klienci, że jak tylko tutaj, nie wiem, coś tam na chwilkę przestaje działać, to jest takie, o rany, czy możecie to włączyć? To jest super. Tak, i na pewno widzę siebie dalej robiącą startup. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za tą wizję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. I tylko chciałam dodać, że nasze sweterki to przypadek, czysty przypadek. Great minds. Tak, dokładnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo ci dziękuję. Partnerem podcastu jest Kancelaria Linke-Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów.